Padło pytanie o techniki Kihon. Zaczniemy więc od 10 Q. To dobrze, że weszło takie pytanko, bo też już chcieliśmy wracać do tych podstaw i tłumaczyć ich znaczenie, zastosowania i jak je wprowadzać w trening, żeby przynosiły nam efekty. Także Bartek zaprezentuje szybciutko 10 Q. My popatrzymy, żebyśmy wiedzieli, o czym mówić. Świetnie, tak właśnie. Kto przy zdrowych zmysłach uderza dwoma rękami naraz? Palce. No nikt, bo to nie są uderzenia. Sytuacje, w których można uderzyć dwoma rękami. Jest kilka. Odnośnie chwytów za ubranie, inne rozwiązanie, jeśli trzyma mnie oburącz, tak, wchodzę obydwoma łokciami, obiema rękami na jego ręce, raz i teraz dwiema rękami, dwa, odpowiadam, tak, więc mamy dwie ręce na raz. To, po co to jest? Przypomina nam to coś? Wiosłowanie. Bach, tak? Dlatego tu ściągamy pęc, chwyt do strzału na przykład z bania. I drugie przykładowe zastosowanie, to jest jeśli jestem łapany w ten sposób do uwolnienia. Wykonuję ruch tak, jak właśnie bym chciał dwoma rękami uderzyć kogoś tam w głowę. Dlaczego nie uwalniam się tak? Ano, bo w ten sposób się nie uwolnię. Po pierwsze dlatego, że mięśnie, które teraz używam, są słabe, bo to jest tylko biceps i bark. A po drugie, robiąc w ten sposób, wpycham jego przed ramię we własne ramię, co dodatkowo zacieśnia chwyt i wspomaga jego. Wypycham ręce w przód, wykorzystuję mięśnie klatki piersiowej, tak? Na bicka weźmiemy sobie tam, nie wiem, 20 kg, na sztandze 100, tak? 120, czy kto tam ile, w każdym razie więcej. Żeby sobie pomóc, można zejść na nogach w dół. I to działa w ten sposób. To jest to. Co do bloku Jodanuke, Gedan Barai, mówiliśmy, zerknąć sobie tam. Co mamy dalej? Oitsuki. Oitsuki też już omawialiśmy, jak fajnie. Mamy kopnięcia. Taka mała dygresja odnośnie 10 Q. Znamienne jest to, że są to pierwsze techniki, jakich się uczy. Jest to pierwszy stopień do zdobycia. A zobaczmy, czym my dysponujemy. Kim Geli, to wiemy gdzie. Hizagamen Geli, to wiemy gdzie. Blok Gedan Barai, faktycznie za chwilę zobaczycie, można to wykorzystać, ten ruch nie tylko do dźwigni i bloku, ale jeszcze innej ciekawej rzeczy. Tak, blok Jodanuke, który jak wiemy jest tak naprawdę trafieniem łokciem przed ramieniem. Jest nie pojedynczym ruchem, w sensie, że blokuje, tylko skomplikowaną akcją, złożoną akcją ruchową, bo mam dwie rzeczy. Tsuki, chwyt za gardło, pchnięcie, oczywiście też do wykorzystania jako uderzenie, tak? I raz, dwa, morote. To wszystko jest w 10 Q, to jest nauczane, to jest znamienne. Karate ma służyć temu, żeby być w stanie jak najszybciej się obronić w razie konieczności, tak? Koniec dygresji. Jak te wszystkie techniki złożyć w całość? Przykładowa kombinacja technik. Łapie mnie, hop, uwalniam się, czego może troszeczkę bokczykiem, żeby lepiej było widać. Uwalniam się, mamy swój sposób. Raz, od razu się odwracam, zasłaniam się, żeby nie dostać z bańki na przykład, żeby nie zaczął mnie dusić, bo jak będę się odwracał tylko tu, no to wpadam mu w łapkę i mamy założone duszenie lewa, matalewo, tak właśnie, więc ręka tu z dwóch powodów, ta ręka idzie, bach, Gedan Barai, trafiamy w krocze, tak, teraz stąd,
odwracam się do niego, łapię w sytuacji zagrożenia za torbę, ściskam ile wlezie w treningu, za spodnie, mocno. Ręka przechodzi tutaj na szyję, przychodzę do niego, ciągnę, pcham. Oj, cuki Jordan wykorzystuje. O, mam raz, jeszcze się mieścimy w kadrze. Mam raz, morote cuki geda. Raz, dwa, trzy. I tak dalej. Fajna przykładowa kombinacja z tych podstawowych technik. Na przykład jestem na dyskotece, w barze, ktoś chce mnie napaść, tutaj z kimś rozmawiam, najczęściej z kobietą, bo to one wystawiają takie rzeczy, jeśli to jest mądra grupa, a takich coraz więcej. I ktoś podbiega z tyłu i mnie łapie, tak? I ja zamiast się z nim tu szamotać, schodzę sobie od razu, raz, dwa. Kontynuuję w tamten sposób albo w inny sposób. Tu mam wyjście do bloku Gedan Baraj, hop. Połączone z uderzeniem, teraz mogę go kontynuować i wykorzystać jeden z rzutów karate, bo w karate są rzuty. Zrobimy materiał na temat 9 rzutów karate, tudzież 9 rzutów Funakoshiego. Jak było ich znacznie więcej, to czasów Funakoshiego przetrwało w tym głównym nurcie karate 9, a do naszych czasów żaden. Kontynuuję blok Gedan Baraj. Kontynuuję blok Gedan Baraj. Co teraz? Ano, tak samo mogę zakończyć. Jest blisko, podchodzę. Ojcuki Gedan, żeby nie wstawał. Raz, dwa, trzy. I można iść na faworka. Tak. Jakbyście imprezowali w tłusty czwartek, to jest to dobra tłustoczwartkowa metoda samoobrony. W razie ataku. Tych kombinacji złożeń znaczeń jest znacznie więcej. My chcemy Wam tylko nakreślić kierunek. Musicie wymyślać sami pracować, wtedy będziecie mieli swoje skojarzenia i to będzie Wasze. To będzie Wasze. I będzie znacznie łatwiej, żeby to w potrzebie wskoczyło na swoje miejsce i żebyście mogli to zastosować. Dlatego myślcie, pracujcie, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.